Czwórka uciekinierów, Amerykanin Larry Warbas, Włoch, Marco Canola, Edward Teuns Belk oraz ostatni z nich Attila Walter, który jest Węgrem, skręciła w tej chwili w prawo. Kierujemy się na nowy targ. Oczywiście do nowego targu wyścig nie dotrze. Skręci wcześniej. Przejedziemy kawałeczek przez Pieniny w kierunku Jeziora Czorsztyńskiego. Przejedziemy przez Zaporę i skierujemy się na Spisz. Te najważniejsze fragmenty. Będzie premia górska na Łapszanie. Drugiej kategorii, długi podjazd, po premii górskiej zjazd na dół i potem końcowa wspinaczka do mety w Bukowinie Tatrzańskiej. 40, prawie 6 kilometrów pozostało nam do mety dzisiejszego etapu. To jest 160 kilometrów, ale trudne. Jest to znacznie trudniejsze niż się wydaje z samego opisu, z analizy punktowanych podjazdów. Na Nikiszowcu też jest umiejscowiony punkt pomiaru czasu, dokładnie po 5100 metrów, więc tutaj będziemy mieli jakiś odnośnik do tego, jak szczególni zawodnicy jadą. Z Nikiszowca będą wyjeżdżać w lewo, to co było przed chwilą widać, w kierunku Doliny Trzech Stawów. Już jesteśmy na Nikiszowcu, na tym słynnym osiedlu, które jest zabytkiem wspaniałym. Ono już ma ponad 100 lat i tędy dzisiaj prowadzi trasa czasówki. Po ostrym zakręcie wjeżdżają na kawałeczek bruku. To mówił o tym Przemek Niemiec, kiedy objeżdżał trasę, kiedy to tak na żywo, na bieżąco komentował. Przedstawialiśmy Państwu ten opis dzisiaj nieco wcześniej na etapie. Osiedle Nikiszowiec, ono było budowane od 1909 roku jako właśnie takie osiedle dla górników, którzy pracowali w pobliskiej kopalni i do dzisiaj po renowacji oczywiście świetnie się prezentuje.